Mam na imię Chloe i większości ludzi przypominam przeciętną nastolatkę. Moja starsza siostra Sophie. Niektórzy mogą twierdzić, że jest nadopiekuńcza, ale ona tylko się o mnie troszczy. Ach, nie wierzę! A oto ja leżąca na ziemi na środku ulicy. Mogło to być spowodowane przez cokolwiek. Kubek albo uścisk. Albo też stolik, przy którym siedziałam. Lub powietrze, które wdychałam. Tak naprawdę jestem uczulona na truskawki. Nawet najmniejsza odrobina truskawki może okazać się śmiertelna. Niestety z tym właśnie muszę żyć każdego dnia. Wyobraź sobie, że zabija cię truskawka. Strona internetowa Allergy UK podaje następujące objawy anafilaksji. Obrzęk języka i lub gardła, trudności w połykaniu lub mówieniu, zmiany w głosie, na przykład ochrypnięty głos, świszczący oddech lub uporczywy kaszel albo ciężki atak astmy, trudności z oddychaniem lub głośny oddech, skurcze żołądka lub wymioty, zawroty głowy, zapaść lub utrata przytomności. Wynika to ze spadku ciśnienia krwi, co u niemowląt przejawia się zwiotczeniem. Pokażemy teraz, jak korzystać z autostrzykawki albo EpiPena, który jest konkretną marką. Krok pierwszy. Zachowaj spokój i podtrzymuj rozmowę. Krok drugi. Zdejmij niebieską nasadkę. Krok trzeci. Przytrzymaj 10 cm od uda i mocno wkuj. Krok czwarty. Przytrzymaj EpiPen w miejscu. Krok piąty. Wyjmij EpiPen i rozmasuj miejsce wstrzyknięcia. Krok szósty. Zadzwoń pod 999 i poproś o karetkę. Powiedz, że masz pacjenta ze wstrząsem anafilaktycznym. Fakty dotyczące reakcji Chloe. Chloe musi pójść do szpitala po wystąpieniu reakcji. Otrzymuje wtedy koktajl 17 sterydów. Chloe zawsze musi być monitorowana za pomocą monitora serca. Jej ciało potrzebuje 2 tygodni, aby dojść do siebie po takiej reakcji. Musi zrobić sobie wolne od szkoły, co zwiększa jej stres. To się może zdarzyć wszędzie, nawet w drodze na zakupy lub w restauracji. Już jest, super! Czy to truskawka? Nie, to tylko malina. Ona ma na myśli sos. Wiesz, co to za sos? Och, nie wiem na pewno, przykro mi. Powiedz personelowi restauracji o alergiach. Nie bój się mówić ludziom o swoich alergiach, zwłaszcza podczas jedzenia poza domem. W razie wątpliwości, lepiej nie jeść danej potrawy. Utrzymywanie bezpieczeństwa żywności. Używanie dedykowanego sprzętu, aby gotować żywność bez alergenów. Dokładne czyszczenie powierzchni za pomocą świeżej, czystej ścierki, mydła i gorącej wody. Jeszcze lepiej jest korzystać z całkowicie oddzielnego obszaru, aby przygotowywać żywność bez alergenów.
Bezpieczne przechowywanie alergenów w zakrytych oznakowanych pojemnikach na dolnej półce, aby zminimalizować zanieczyszczenie spowodowane przez zmieszanie. Podróżowanie zawsze jest dość trudne, więc robimy wszystko, aby znaleźć członka personelu i wyjaśnić mu powagę tej alergii. Ponieważ nie wiemy, jakie produkty będą sprzedawać albo co inni pasażerowie wezmą ze sobą na pokład. W tym przypadku poprosiłyśmy stewardesę, wyjaśniłyśmy jej sytuację oraz uprzejmie poprosiłyśmy, czy mogłaby coś ogłosić innym pasażerom. Zatrzymała mnie wtedy i powiedziała: wiem, jak wykonywać swoją pracę. Nie było w tym nic złego. Trochę się pośmiałyśmy, bo była odrobinę niegrzeczna. Wtedy usłyszałyśmy jej głos przez głośniki. Panie i panowie, mamy na pokładzie pasażera, który ma alergię na truskawki przenoszoną drogą powietrzną. Dlatego prosimy o powstrzymywanie się od otwierania produktów zawierających truskawki. Nie możemy też sprzedawać naszych produktów z truskawkami, na przykład wina różowego, truskawkowych perfum. A nasza dzisiejsza specjalna oferta na truskawkowe słodycze nie jest już ważna. Wiem. Ludzie zaczęli się śmiać i mówić: ach, ta alergia musi być chyba żartem. Więc postanowiłam dokładnie jej powiedzieć, jak czułyśmy się w tej sytuacji. Historia z pociągu jest o tym, jak jechaliśmy z klasą na wycieczkę do Londynu. Był tam pewien pasażer, który jadł truskawki. Nauczyciel zachowywał się bardzo nerwowo. Truskawki! Padnijcie na ziemię, na podłogę! Na ziemię! Wszyscy w pociągu zastanawiali się, co się dzieje. Nauczyciel odpychał innych na bok i zachowywał się wręcz teatralnie. Nie mogliśmy powstrzymać się od śmiechu. Koniec końców po tym wszystkim trafiliśmy do pierwszej klasy, więc byliśmy zadowoleni. Martwię się o moją alergię, kiedy wychodzę na drinka. W porządku, kochana? Spadaj. Przez ciebie rozlałam moje truskawkowe martini! Zamorduję cię! Martwię się, kiedy muszę powiedzieć moim nowym przyjaciołom o mojej alergii. Martwię się, co ludzie mogą o mnie powiedzieć. Martwię się, że zapomnę swojego EpiPena. Martwię się, że dojdzie do reakcji, gdy będę sama. Czasami czuję się dość odosobniona, bo to jest zawsze z tyłu mojej głowy. Gdziekolwiek jestem, muszę mówić o tym ludziom i być świadoma tego, co mnie otacza. Może to też sprawić, że poczujesz się jak odmieniec, ponieważ większość ludzi nie musi o tym myśleć, a ty musisz. Moja druga siostra Lucy mówiła mi, że ma tak samo jak ja. Ilekroć mamy kilka nieodebranych połączeń od mamy, nasza natychmiastowa reakcja to na pewno Chloe. Boimy się dnia, w którym dostaniemy telefon z informacją, że nie ma już nas trzech, a zostały tylko dwie. Niebezpieczeństwo, że to się stanie, jest nieustanne. Ogromnie się tego boję, ponieważ bardzo ją kocham. Istnieje 14 alergenów pokarmowych uznanych przez prawo. Oto one. Seler. Zboża zawierające gluten. Skorupiaki. Jajka. Ryby. Łubin. Mleko. Mięczaki. Musztarda. Orzechy. Orzeszki ziemne. Ziarna sezamu. Soja. Oraz dwutlenek siarki, czyli tak zwane siarczany. Istnieją też inne pokarmy, które powodują reakcje alergiczne. Na przykład truskawki, kiwi, grzyby i wiele innych produktów. Niektóre alergeny mogą być ukryte. Na przykład truskawki mogą być ukryte w składnikach takich jak sok owocowy lub fruktoza. Sprawdzaj etykiety żywności. Znane alergeny będą na nich wyszczególnione. Szukaj także ostrzeżeń typu: produkt może zawierać.
Reakcje alergiczne mogą być łagodne, umiarkowane lub ciężkie. W niektórych przypadkach mogą one zagrażać życiu. Mówi się wtedy o anafilaksji. Każdego roku z powodu alergii zostaje przyjętych do szpitala ponad 20 tysięcy osób. Od 6 do 8% dzieci cierpi z powodu alergii pokarmowej. Najczęstsze alergeny to pyłki, mleko, pszenica, gluten, orzechy, owoce i jajka. Osoby z alergią przejawiają oznaki reakcji alergicznej w ciągu kilku minut do 2 godzin po jedzeniu. U niektórych częściej rozwija się alergia, ponieważ jest ona u nich rodzinna. Chłopcy są bardziej podatni na dziedziczenie alergii niż dziewczynki. Jako mama martwisz się o dziecko, od kiedy jest ono w twoich ramionach. Każdy rodzic się martwi, wiem o tym. Opieka nad dzieckiem ze schorzeniem zagrażającym życiu może być trudna. Niektóre dni są lepsze niż inne. Niektóre dni natomiast trudniejsze. Niepokój jest czymś, z czym nauczyłam się żyć. Staram sobie radzić z każdą reakcją, gdy tylko wystąpi. Staram się nie myśleć, kiedy będzie następna reakcja. Najgorszym koszmarem każdego rodzica jest to, że może stracić swoje dziecko. Moim zadaniem jest dbanie o bezpieczeństwo Chloe. Jedynym miejscem, w którym mogę to zagwarantować w 100%, jest nasz dom. Gdy Chloe wychodzi z domu, dokonuje wyboru, aby umożliwić jej tak normalne życie, jak to tylko możliwe. Mam nadzieję, że Chloe może nadal wyrosnąć ze swojej anafilaksji. Jednak jest to coraz mniej prawdopodobne, ale wciąż mam na to nadzieję. Moim marzeniem dla Chloe jest to, że będzie mogła mieć szczęśliwe, satysfakcjonujące życie i że wszystkie jej marzenia się spełnią. Życzę Chloe, aby pozostała bezpieczna i zdrowa oraz tego, aby inni nadal rozumieli i wspierali ją w jej zmaganiach przez całe jej życie.